kolorowych sukienkach mężczyźni z długimi włosami. Szok. Nie wiadomo właściwie, kto to jest, o co chodzi, czy to są ceganie, czy to jest jakaś sekta religijna. Oprócz tego istnieje obowiązek pracy i nauki. No, część tych hipisów ani nie pracowała, ani nie uczyła się. Natomiast nie było nawet w komunistycznym systemie reżimu takiego przepisu, który by zabraniał mężczyznom nosić długie włosy, prawda? Czy ubierać się ekstrawagancko. Więc milicja obywatelska nie za bardzo wiedziała, jak do tego podejść. I jeszcze bardzo ważny tutaj, specyficzny dla Polski, chciałem wymienić element, mianowicie taki, że znaczy część hipisów byli najróżniejsi. Byli bardzo prości ludzie, którzy właśnie cała działalność się manifestowała w wyglądaniu. Ale była też duża grupa, do której między innymi ja i moi przyjaciele się zaliczali, którzy bardzo interesowali się kulturą. I ruch hipisowski był takim portalem do świata kultury. Szczególnie dla takich ludzi jak ja, czy moja żona Kora, czy dla wielu innych, którzy byli sierotami, półsierotami z rozbitych rodzin. Najczęściej te rodziny były rozbite na skutek II wojny światowej, czyli zniszczenie tkanki materialnej przez Niemców i przez Rosjan. Więc często to były dzieci ludzi, którym przed wojną się dobrze wiodło, a tutaj raptem przywieźli się do nędzy, ale jakoś mieli tego ducha i ciągnęło ich do świata kultury. Przy czym w PRL-u było coś takiego, że żeby być... Artyści mieli bardzo wysoką pozycję w PRL-u, to trzeba przyznać. Wyższą niż dzisiaj w Polsce pisowskiej, czy nawet w Polsce PO. Władza bardzo dbała o artystów. Natomiast, żeby być tak zwanym państwowym artystą, trzeba było mieć tak zwaną legitymację artysty. Albo być studentem szkoły artystycznej. I to dawało ochronę przed szykanami milicji i, no, i pozwalało być, żyć. Natomiast hipisi takiej ochrony nie posiadali i szukali tej ochrony u znanych artystów. Osobami, które się bardzo zainteresowały hipisami, ponieważ hipisi byli zjawiskiem całkowicie nowym, ekstrawaganckim, rzucającym się w oczy. Ludzie, jedni hipisów nienawidzili, drudzy się nimi fascynowali. Ja mogę powiedzieć, żeby unaocznić, jakie to były czasy, że ja z moim kolegą mieliśmy długie włosy, jechaliśmy autostopem i byliśmy w Bułgarii, w miejscowości Rusy, pamiętam, ruch uliczny stanął, jak nas zobaczyli, bo myślę, że jesteśmy z Marsa. Więc dzisiaj sobie to trudno, prawda, wyobrazić, bo dzisiaj każdy może wyglądać jak chce, może mieć 20 kolczyków czy tatuaż na twarzy i nikogo to nie wzrusza. Więc ten wygląd okupowało się agresją społeczeństwa, milicji, ale z drugiej strony na przykład zainteresowaniem artystą. I w Krakowie hipisami zainteresowała się przede wszystkim Grupa Krakowska, czyli Tadeusz Kantor i Jerzy Bereś. W Warszawie hipisami, bo na początku ten ruch powstał w Warszawie, ale bardzo szybko zaczął pączkować w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku i w mniejszych miejscowościach. A w Warszawie grupa Foksal, czyli Henryk Starzewski, Anka Ptaszkowska i taki teoretyk, dzisiaj trochę zapomniany, Tchorek. Kantor, bardzo ważna postać, właśnie dochodzimy wreszcie do Witkacego. Długa droga była, ale w końcu jesteśmy. No, znana jest sprawa, że Kantor uwielbiał Witkacego, że widział go przed wojną, że słyszał jego wykład i był nim zafascynowany. Wielokrotnie wystawiał sztuki Witkacego w swoim teatrze Kriko 2. Zresztą, jak wiemy, sztuki Witkacego przed wojną były wystawione przed Kriko. Jeszcze bez numeru, tylko jeden, prawda? Ale wtedy się tego nie numerowało. Więc jakaś była tradycja. Kantor uważał, że Witkacy był prekursorem malarstwa psychodelicznego, automatycznego i informelu. Podobnie w teatrze, że był prekursorem teatru absurdu, teatru śmierci i tak zwanego teatru zerowego. I właściwie cała działalność Kantora jakoś bardzo mocno odnosiła się do teorii Witkacego oraz do jego przedstawień. Wiemy, że jaka jest różnica między hipisami a Witkacem? Przede wszystkim taka, że jednak Witkacy był przed wojną osadzony w tym społeczeństwie mieszczańskim,
miał dobre koneksje w świecie artystów, intelektualistów, nawet był spokrewniony z samym Piłsudskim i nie był, był traktowany jako dziwak, jako osoba ekstrawagancka, ale mimo, że śmiano się z niego, jednakowoż był szanowany. Natomiast no, w tym naszym siermiężnym PRL-u odmieńcy, czy tak zwane friki, bo trzeba lepiej używać słowa odmieńcy, friki, osoby dziwne, które no, miały bardzo różne poglądy na życie i na działalność, no, nie miały tej ochrony, jak już mówiłem. Zatem na początku Kantor zaczął wykorzystywać hipisów do swoich performansów ze środowiska krakowskiego oraz zatrudniał ich w sztukach teatralnych. Ja osobiście, mój przyjaciel, byliśmy statystami w sztuce nad Obniesie i Koczkodanem. Przyczepiono nam takie długie brody i byliśmy hasydami, pamiętam, w 1972 roku. W Warszawie natomiast, w miejscowości Ożarów pod Warszawą, istniała taka pierwsza rzeczywiście duża komuna hipisowska, gdzie przeprowadzono różnego eksperymenty, powiedzmy, przypominające te pomysły. Oczywiście trzeba powiedzieć, że Witkacy nas nie tylko fascynował jako malarz, jako autor sztuk teatralnych i powieści, ale również jako performer. Bo tak jak powiedział Kantor, że Witkacy był też prekursorem tego, co się później nazywało akcjonizmem albo sytuacjonizmem. Tworzył różne historie w rzeczywistości, prowokował, układał właściwie takie, reżyserował takie sytuacje dla naszych znajomych, żeby doprowadzić do jakichś bardzo poważnych konfliktów, żeby łapać to wszystkie, to słynne jego poczucie metafizyczne, prawda? Bo jak wiadomo, ta teoria czystej formy mówi o tym, że ta obrazy nie przenoszą właściwie żadnej informacji, tylko poprzez wewnętrzne napięcia mają powodować odczucia dziwności świata czy tej tajemnicy metafizycznej. Więc jak powiedziałem, używał hipisów do swoich teatralnych inscenizacji, również do performansów, happeningów. Niestety, mimo że mówił o Witkacym, że to był człowiek bezkompromisowy, bo rzeczywiście Witkacy naprawdę był człowiekiem bezkompromisowym, bo jak wiemy, klepał biedę, mimo że pracował jak tytan, był malarzem, pisał dramaty, ta firma portretowa, no ale zawsze brakowało mu pieniędzy. I mógłby właściwie robić reklamy, czy iść na jakiś kompromis, ale nikt tego nie zrobił. I właściwie jak już zobaczył, że nie da się więcej, to wiemy, że jak skończył. Natomiast Kantor w tym systemie komunistycznym w pewnym momencie, jak hipisi się zaczęli pojawiać w Krzysztoforach, wykonywać te swoje słynne tańce szalone, ekstatyczne, które jeszcze gdzieś tam można zobaczyć w internecie, zainteresowała się tym służba bezpieczeństwa. No i Kantorowi zagrożono, że będzie miał kłopoty z dostaniem paszportu, a wiadomo, że to dla niego było bardzo ważne. Więc odwrócił się od hipisów, natomiast Jerzy Bereś się od hipisów nigdy nie odwrócił, nie przestraszył się władzy komunistycznej. Bardzo ważna sprawa jest właśnie ten akcjonizm. Witkiewicz bardzo mówił często, że celem tworzenia tych sytuacji i tych sztuk teatralnych i również emanacji jego obrazów jest wywołanie tak zwanej zdarzeniowości, czyli moment zdarzenia, czyli taki moment jak gdyby kulminacji bytu czy bycia, w którym prawda dochodzi, jest widoczna prawda. I to mimo tego, znaczy moja własna refleksja jako historyka filozofii jest taka, bo on się fascynował, właściwie szczerze mówiąc, za bardzo nie wiem, dlaczego się Hansem Corneliusem fascynował, się przyjaźnił, bo to o wiele bardziej to wydarzenie, Ereignis, przypomina filozofię Heideggera. Również ta jego niechęć do społeczeństwa przeciętności, codzienności, którą to społeczeństwo chciało szokować i wytrącić je jak gdyby z nawyków, też właściwie ma swoje odniesienia filozofii Heideggera. Może nie czytał Heideggera, czytał na pewno Husserla. Jeśli chodzi właśnie o te akcjonistyczne pomysły Witkacego, to trzeba wspomnieć o innej legendarnej postaci krakowskiej, Krzysztofie Niemczyku.
Postać bardzo tragiczna, nie wiem, czy Państwo o nim w ogóle słyszeli, ale już się robi o nim filmy i Anka Ptaszkowska zadbała, że wyszła jego książka. Mianowicie właśnie to był taki artysta, który był nielicencjonowany przez państwo polskie, czyli nie był chroniony, a był naprawdę, mi się wydaje, że on był bardziej w duchu Witkacego niż Kantor, ponieważ on robił happeningi, performance w przestrzeni publicznej, które faktycznie, no pamiętajmy, że to był PRL, wywoływały szok w społeczeństwie. No ja tylko przypomnę kilka, na przykład opasanie Krakowa czarnonitką, co rzeczywiście zatrudnił hipistów i oni to robili, albo taka była słynna akcja w Zwierzynku, gdzie brała również udział Kora. Kelnerze, dzisiaj ty płacisz za obiad. Kilkanaście osób powiedziało, że dzisiaj kelner płaci za obiad. To skończyło się tym, że przyjechała milicja i wszystkich zaresztowała. Robił bardzo dziwne rzeczy, fotografię taką pornograficzno-artystyczną. Nie wiem, gdzie to jest. Prawdopodobnie IPN mógłby do tego dotrzeć, bo to wszystko milicja skonfiskowała. Robił też takie performanse życiowe. On się kochał w takim mężczyźnie. W ogóle był homoseksualistą i wyczyniał naprawdę bardzo różne dzieci. Na przykład szukał swojego chłopaka, który gdzieś zginął i wtedy zgłaszał się na milicję jako donosiciel, żeby oni pozwolili mu radiowozem go szukać. No w ogóle kompletne wariactwo uprawiał. Niestety właśnie pan Kantor mu bardzo zaszkodził, bo Niemczyk na takim słynnym spotkaniu artystycznym w Zielonej Górze zrobił taki performance My nie śpimy. I rzeczywiście jego trupa teatralna czy performanska nie spała kilka dni. To się spotkało z ogromnym oddźwiękiem, a nie tylko w Polsce. Zaprosiła go do Stanów Zjednoczonych słynna Galeria Nowojorska. No i to zaproszenie doszło do Kantora i Kantor to zaproszenie zniszczył. Więc można powiedzieć, że Kantor uważał, że tylko może być jeden Kantor w Krakowie. No tak się często bardzo zdarza. Anka Ptaszkowska robiła wystawy Niemczykowi. W każdym razie, jeśli chodzi o hipisów, właśnie Niemczyk się otaczał hipisami. I u niego też był Alan Ginsberg, jakby w 70-tych latach w Polsce. Niemczyk grał na fortepianie. Jego ojciec w ogóle był słynnym, światowy sławy bodajże pianistą, który musiał uciekać z Polski, bo grał dla Hansa Franka na Wawel. To w ogóle jakieś niesamowite historie. Nie wiem, czy połowa z tego była prawdziwa. W każdym razie wydana powieść Niemczyka Kurtyzana jest pisklęta, jest trochę w klimacie dzieł Witkiewicza, jeśli chodzi o książki. Jeśli chodzi o ten akcjonizm, jako była też w Warszawie grupa takich, jeśli chodzi o Niemczyka, no nie skończyłem zdania, w 1982 roku byłem z moją żoną Korą na spektaklu Krystiana Lupy Bezimienne dzieło i właśnie spotkaliśmy z Niemczykiem i Niemczyka, jak byliśmy z nim razem i to był ostatni raz, jak żeśmy go spotkali, bo on wielokrotnie go zamykano w domu wariatów, tak, no wykończono go tak naprawdę. W Warszawie też była taka grupa ludzi, którzy się uważali za uczniów Witkacego, Kantora i Niemczyka. To była taka komuna hipisowska, artystyczna na ulicy Esperanto w Warszawie na Muranowie. I też robiono takie numery, powiedzmy, to były performanse, happeningi, ale też to były po prostu najnormalniejsze w świecie wygłupy. No, próby zakłócenia jak gdyby rzeczywistości. To jak znana sprawa jest, że Witkiewicz potrafił pójść na jakiś spektakl teatralny, prawda, i przerywać, żeby coś mówić i komentować, prawda. I podobne rzeczy robiła taka postać Andrzej Zuzak. Całkowicie zapomniana, bo można powiedzieć, że ci ludzie bez tej legitymacji artystycznej i bez ochrony państwa, nimi się krytycy sztuki nie zajmowali. Ja nawet rozmawiałem z panem Łukaszem Rondudą, bo on napisał książkę właśnie o tych artystach, którzy występowali w Warszawie. Nie występowali, tylko działali w Galerii Sigma i w Galerii Zero czy Repassage, że o nich są książki, a o tych, którzy również z nimi występowali, nie ma żadnych książek. I właściwie oni zniknęli z historii.
każdym razie, żeby opowiedzieć, co wyczynił pan Zuzak w PRL-u. Przede wszystkim, no, idąc trochę kantora, tworzył teatry. Pierwszy teatr to był tak zwany teatr nieruchomy. Polegało na tym, że w przestrzeni publicznej stał nieruchomo kilka godzin. No właśnie nic takiego, no ale w PRL-u to natychmiast powodowało komplikacje. Natomiast miał ogromne szczęście. Nigdy nie został pobity ani przez gitowców, ani przez milicję. Trzeba powiedzieć, że miał jakąś taką ars komika, że go nie ruszano. Drugi to był teatr domowy. To wymyślił sobie to, że z grupą przyjaciół pukali do przypadkowych mieszkań i proponowali spektakl teatralny w mieszkaniu. No oczywiście kilka razy się udało, ale raz trafili, jakiś to był spektakl o strzelaniu przez milicję do robotników. No i okazało się, że trafili do mieszkania oficera służby bezpieczeństwa, więc skończyło się ich aresztowaniem. Kolejnym takim teatrem performerskim, takim numerem, jak wiadomo, w Warszawie, nie w Warszawie, tylko w Wrocławiu, odbywał się słynny festiwal teatralny wrocławski, ponieważ z Wrocławia pochodził Grotowski, o którym też powiem na marginesie, że można go w jakiś sensie do kontrkultury zaliczyć, ponieważ no, był to otyły pan w krawacie, w okularach, który był ortodoksyjnym komunistą, nawet donosił na maoistów, wiem o tym, i pojechał do Indii, wrócił szczupły facet z długimi włosami, z brodą i stał się wielkim prorokiem teatru awangardowego. Jak wiemy, Grotowski próbował dwa razy wystawiać Witkiewicza, raz chciał wystawić na Wawelu, ale mu się nie udało. Więc na ten festiwal grupa z Esperanto pod przewodnictwem Zuzaka i kilku podobnych do niego mentalnie, no, można nazwać fryków czy świrów, wydrukowali na takich, jak są do newsłuka dodawane takie, żeby prenumerować tam swoje nazwiska, że to są ich paszporty z Kolumbii. Zadzwonili do dyrektora teatru w Wrocławiu, że jest właśnie tutaj taka zabłąkana grupa teatralna z Kolumbii, żeby im udostępnili scenę. No i ci im udostępnili, ci pojechali tam i ad hoc na miejscu coś wymyślali, cieli jakieś kartony, śpiewali i tak dalej. No było to trochę bez sensu, ale sam pomysł, żeby się wbić w coś takiego, prawda, no taki po prostu cudowny wygłup. Innym słynnym wygłupem Andrzeja Zuzaka było, bo też bardzo często hipisi chodzili na wszystkie sztuki teatralne, ja mówię o tej pewnej grupie hipisów. I na te sztuki teatralne, ponieważ nie mieliśmy pieniędzy, bardzo często wykorzystywaliśmy wszelkie możliwe metody, żeby wyjść na gapę. Na przykład dostawialiśmy drabinę do toalety na pierwszym piętrze w Teatrze Narodowym, czy przejściami podziemnymi przychodziliśmy. Często jak gdyby to nasze wejście na sztukę teatralną było też jak gdyby częścią tego spektaklu, tego performansu. W każdym razie wszystkie festiwale teatralne, Jamboree i Warszawska Jesień też była. Jezusa kiedyś na Warszawskiej Jesieni zrobił taki numer, że był wykonywany premiera światowa utworu jakiegoś bardzo znanego kompozytora. Zuzak wszedł za kulisy, zamknął tego kompozytora w toalecie i jak się utwór skończy, ludzie zaczęli wywoływać kompozytora, to Zuzak wyszedł i jako kompozytor się przestawił i kłaniał się dziękował. Był straszny skandal, bo na sali był Stockhausen, który znał tamtego, no i po prostu wygrała się jakaś potworna awantura. No i tego typu numery. Przepraszam, sobie tutaj. Ponieważ filozofia Witkacego była przeciwstawiała się wówczas bardzo popularnemu konstruktywizmowi, również futuryzmowi, bo to były, powiedzmy, nurty takie bardzo optymistyczne. Natomiast jak wiemy, on był katastrofistą i pesymistą, czym się właściwie różnił od hipisów, bo hipisi, jak te Boże Cielątka, wierzyli, że świat, że oni przekształcą świat i świat będzie po prostu rajem na ziemi. On katastrofistą w podwójnym sensie, bo uważał, że nadchodzi wojna i w ogóle na bazie jego wieloobraza są te kominy fabryczne i ci potwornie zdeformowani ludzie.
A druga sprawa jest taka, że on uważał, że nawet jeżeli społeczeństwo będzie dążyło do doskonałości, prawda, to zostanie spacyfikowane przez te pigułki, które dadzą nam szczęście i będzie właściwie już tych uczuć, przeżyć metafizycznych i dziwnościach, a tak kompletnie już nie będzie. I właściwie się niewiele pomylił, bo no, przecież dzisiaj 3/4 zachodniego świata je antydepresanty. Nawet dzieci jedzą antydepresanty. Więc jak powiedziałem, pokazywał destrukcję, rozpad i ryzyko, przypadek. Dlaczego hipisi się nim jeszcze tak zainteresowali? Bo oczywiście może to powinienem wymienić na pierwszym miejscu, ale jak na trzecim czy na czwartym, oczywiście chodzi o kwestię używek. No był to jedyny człowiek, który mówił odważnie o używkach, nie demonizował ich, opisał działanie wszystkich i właściwie można powiedzieć, że poszedł taką samą drogą, jak poszli później hipisi. Mianowicie, zaczął jako 15-letni chłopak od eteru, inhalował się eterem, chodził z chusteczką, mając 15 czy 16 lat, po tym biednym warszawskim Powiślu i dostawał tych odlotów, które opisywał przebywanie w całkowitej pustce. Zresztą eter był również narkotykiem używanym przez Zygmunta Krasińskiego. W drugim wydaniu mojej encyklopedii Polskiej Psychodelii, która ukaże się na jesieni w Krytyce Politycznej, przetłumaczyliśmy z francuskiego na polski esej Krasińskiego o eterze. Więc Witkiewicz używał eteru, natomiast polscy hipisi z braku laku, jak to się mówi, nomen omen, używali różnego kleje do inhalowania się, więc na krakowskich plantach hipisi chodzili z tymi chusteczkami, demonstrowali, pokazywali, żeby wszyscy widzieli, jak oni odlatują. Nawet jak już były ofiary śmiertelne czy jakieś zatrucia, to nadal to robili. Przy czym eter nie jest tak szkodliwy jak te kleje, których myśmy używali. No na szczęście, żeśmy szybko z tych klei zrezygnowali. Witkiewicz bardzo krytykował alkohol i nikotynę. Najbardziej właściwie był uzależniony od alkoholu i nikotyny. Jego słynne eksperymenty z pejotlem, oryginalnym pejotlem, który ktoś mu załatwił z Meksyku, które tak fantastycznie opisywał i pod wpływem którego malował, tworzył, tylko mi się wydaje, że to niemożliwe, żeby można było w czasie działania takiej substancji coś malować. Wydaje mi się, że robił to po, no ale legenda głosi, że robił to w trakcie. W każdym razie jego obrazy pod wpływem pejotlu są, no, powstawała sztuka, dlatego nas to też tak fascynowało, bo odpowiednikiem pejotlu w naszym środowisku było LSD, które działało właściwie bardzo podobnie. Są oczywiście różnice, ale są też ogromne podobieństwa. I Witkiewicz to bez żadnej, jak gdyby bez demonizowania, przeprowadził coś takiego jak fenomenologię tripu pejotlowego. Opisywał dokładnie wszystkie fazy, co się dzieje, jak różne stopnie, w jaki sposób wpływają na to nasze myśli, jak możemy kształtować te wizje, jak wpływają inni na to. Doskonale to przedstawił, przy czym, ponieważ był umysłem wolnym, nie miał z tego powodu wyrzutów sumienia, że jako chrześcijanin dotyka jakiegoś tabu, które jest w sprzeczności z dogmatami teologii. Ponieważ Krasiński, Zygmunt, miał straszne wyrzuty sumienia, że właściwie biorąc ten eter, a bardzo to lubił, zdradza naszego ukochanego Pana Boga. Podobnie Kotarmiński, przyjaciel Witkiewicza, który też brał pejotl, miał ogromne wyrzuty sumienia i jako wyrzuty, żeby zadośćuczynić tym wyrzutom sumienia, wykonał polichromię w kościele w Zakopanem na Krupówkach. Witkacy nie miał takich wątpliwości. Krytykował też bardzo kokainę, co też w środowisku hipisowskim, powiedzmy, była taka, no, był taki pewien kodeks moralny. Oczywiście nie używało się opiatów, amfetaminy i kokainy, tylko i wyłącznie psychodeliki, poczynając od marihuany, LSD, pejot, meskalina i tak dalej, te substancje roślinne.
oraz skopolamina. W ostatniej fazie, to byłem bardzo zdziwiony, jak przeczytałem, że Witkacy brał skopolaminę, bo to jest, bo hipisi polscy też w pewnym momencie, mimo że nie wolno było brać morfiny, to jakiś hipis pracował w fabryce Polfa i okazało się, że za pół litra można było dostać skrzynkę morfiny. Więc oczywiście taki delikwent załatwił skrzynkę, myślał, że wystarczy mu do końca życia, ale koledzy przyszli i po tygodniu już tego nie było. W każdym razie ja mogę powiedzieć, że miałem bardzo podobne przeżycie jak Witkiewicz, ponieważ on wziął raz morfinę i to nie w dużej dawce, umierał 6 godzin. Ja miałem coś bardzo podobnego. Wymioty, umieranie, ten słynny tunel, on miał to samo, czyli całkowite odrzucenie morfiny, kokainy też bardzo nie lubił. I właściwie tak samo jak hipisi podzielił narkotyki, bo psychodeliki zupełnie nie uznawał za narkotyki. Mówiąc o tej skopolaminie, muszę powiedzieć, że to jest składnik takich roślin jak datura, lulek. To są substancje, które były używane w Polsce w tych pogańskich obrzędach. W mojej książce opisuję obrzędy, właśnie obrzędy dziadów, obrzędy te psychodeliczne polskich, białoruskich i ukraińskich chłopów. Było bardzo wiele substancji, które chłopi uprawiali. Dopiero gdy Kościół katolicki wprowadził alkohole, okowite, wódkę, piwa i wina, chłopi stali się mniej wrażliwi i ta wódka wszystko zaczęła załatwiać. Ale gdy byli jeszcze bardzo wrażliwi, to potrafili się upajać kwiatami, łubinem, akacjami i mieć odlot. Dopiero później taka substancja jak alkohol ich bardzo uprościła, powiedziałbym. Następna sprawa to celebrowanie dziwactwa. Jak się czyta te przygody Witkiewicza, szczególnie z Zakopanego, no to tam naprawdę było zbiorowisko kompletnych wariatów, świrów, jakichś morfinistów, dziwaków o jakichś pokręconym życiorysie, którzy nie wiadomo skąd się wzięli, wykonywali bardzo różne zawody i Witkacy się takimi ludźmi lubił otaczać. Podobnie było bardzo wśród hipisów, przynajmniej tej grupy, w której ja byłem, że dla nas bardzo ważni byli schizofrenicy. Była taka moda na schizofreników. W naszym środowisku ich było bardzo dużo. Jak w życiu się mówi primus vivende deinde filozofari, to schizofrenicy mówili primus filozofari deinde vivere, czyli najpierw filozofowanie, później życie. Tak mówił o nich Antoni Kempinski, który dla nas też był guru, bo on ze schizofrenii zrobił właściwie taką świętość. W naszym środowisku my tych chołubiliśmy tych schizofreników. Sami bardzo często lądowaliśmy w zakładach dla psychicznie chorych, bo większość z nas usiłowała udawać psychicznie chorych, przede wszystkim, żeby nie pójść do PRL-owskiego wojska i nie przysięgać na wierność Związkowi Radzieckiemu. Więc albo odwiedzaliśmy naszych przyjaciół, schizofreników, albo sami tam lądowaliśmy. Więc bardzo... Poza tym to też się jakoś łączyło z performansami, ponieważ schizofrenicy dawali się bardzo łatwo manipulować ludziom, tym, którzy robili przy pomocy, wykorzystywali ich do robienia różnych prowokacji, prawda? W Warszawie był taki słynny Karol Robak, z którym właśnie Zuzak robił różne eksperymenty dziwne, a w Krakowie była taka Dominika, z którą też właśnie Niemczyk robili eksperymenty. Niestety Dominika popełniła samobójstwa. Nie zawsze to było czymś dobrym. Było też trochę tym takiego demonizmu i takiego czarnego szamanizmu, powiedziałbym. Jeżeli chodzi, oprócz tego próbowaliśmy też występować w sztukach Witkiewicza. Kiedyś w Sigmie, w warszawskim klubie Sigma była inscenizacja wariata i zakonnicy i myśmy tam próbowali uczyć się aktorstwa. No nie wszystkim się to udało. Też powinienem wspomnieć o tym, że kultura popularna zajęła się w pewnym momencie Witkiewiczem, chociażby słynna Szalona Lokomotywa, wystawiona przez Krzysztofa Jasińskiego pod namiotem.
To był właściwie taki musical, śpiewograf, w którym występował Grechuta, Maryla Rodowicz i inni artyści. Widziałem to i nawet nie było to takie złe, jak mi się wydawało z tych opowieści. Druga sprawa to słynna płyta Stańki Pejot, gdzie Marek Walczewski czyta teksty Witkiewicza. No oczywiście mógłbym teraz przejść do tematu samej filozofii Witkiewicza, mimo że to się już jakoś z kontrkulturą być mało wiąże, chociaż się wiąże chociażby dlatego, że ten ideał hipisa, znaczy ideał Witkiewicza przełożył się u hipisów na coś takiego, że bardzo wielu z nich próbowało robić wszystko to samo co Witkiewicz, czyli pisać, malować i studiować filozofię i być takim multimedialnym twórcą. Oczywiście w większości z nas to się nie udało i w żadnych z tych dziedzin niektórzy nie osiągnęli sukcesu, ale próbowali, więc bardzo wiele osób studiowało filozofię, szczególnie na Akademii Teologii Katolickiej, gdzie właściwie tak większa była wolność, można było tam robić różne fajne rzeczy, i na KUL-u. To były takie dwie uczelnie, gdzie właściwie była zbieranina takich wolnych duchów, hipisów, frików, opozycjonistów, donosicieli i wariatów. Teraz kilka... oczywiście wyobraźnia. No, znaczy przejdźmy teraz do... Może trochę odejdźmy od tego związku z hipisami, kontrkulturą, natomiast a to też ma jakiś związek, ta mianowicie teoria czystej formy, która właściwie szczerze mówiąc nie wiadomo czym jest. Ja czytałem na ten temat różne teksty. Najlepszy chyba tekst to jest Debory Fogel, przyjaciółki Witkiewicza i kochanki Schulza. Ale samego opisu Witkiewicza, właściwie czym jest czysta forma, można by wnioskować coś takiego, że ta wystawa w pewnym sensie nie ma sensu, a przede wszystkim nie mają sensu te opisy, które są na tej wystawie. Kosmos, historia i tak dalej. Bo Witkiewicz mówił, że obrazy absolutnie nie powinny mieć żadnej informacji. One tylko działaniem wewnętrznych sił kierunkowych powinny wywoływać w odbiorcy te słynne uczucie dziwności i metafizycznego dreszczu. Więc jeżeli opisujemy na przykład, że to są personifikacje sił kosmicznych, albo że to jest jakoś zakorzenione w historii, no w pewnym sensie zdradzamy Witkiewicza. Teoria czystej formy w teatrze była jeszcze bardziej skomplikowana, ale no jakoś możemy ją tam odczytać, ponieważ ten teatr jest całkowicie inny niż teatr, powiedziałbym, nawet Grotowskiego, bo to jest teatr, w którym aktorzy, no tak mówił Kantor, nie prezentują niczego. Oni jak gdyby tworzą sytuację jakieś poprzez dialogi, które są często absurdalne, które nie są połączone, występują jakieś nagłe zdania, nagłe myśli i faktycznie to się nie lepi. W związku z tym no można powiedzieć, że on w teatrze wprowadził coś takiego jak taki uskok tektoniczny, że właściwie tam się nie konstytuują żadne całości i filozofami, którzy mogliby się nim bardziej zająć i lepiej go pisać, byliby postmoderniści, tacy jak Derrida. Natomiast jego miłość do Hansa Corneliusa zadziwia mnie, bo to był właściwie drugiej klasy neokantysta z Marburga, a Witkiewicz się nim bardzo fascynował. No, zresztą Witkiewicz pisał też pisma filozoficzne, wygłaszał wykłady w towarzystwie filozoficznych i był brany poważnie. No, podjął się przecież niesamowitej sprawy, że krytykował filozofię Koła Wiedeńskiego, bo jak wiadomo Koło Wiedeńskie całkowicie zwalczało metafizykę. On był tym, on chciał być tym odnowicielem metafizyki. Tutaj znowu wejdę do hipisów, bo hipisi studiowali na tych dwóch uczelniach, a to były jedyne uczelnie, gdzie był przedmiot metafizyka. Może to nie była taka metafizyka, jak Witkiewicz myślał, no ale jakie związki były. Więc, a to jest temat otwarty do dłuższej dyskusji, filozofia Witkiewicza. No, wydaje mi się, że powiedziałem wszystko. Mówiłem szybko, więc nie wiem, czy godzina aż minęła.
Bo mam też tutaj kilka pytań z Facebooka, ale też może najpierw tutaj ktoś z Państwa chce zadać. Śmiało. Jakaś prowokacja, proszę, bez prowokacji. Ja tutaj przeczytam z Facebooka. Czy poza nadobnisiami jakieś inne sztuki kantora widział Pan na żywo? Właśnie, przepraszam. Czy poza nadobnisiami jakieś inne sztuki kantora widział Pan na żywo? Czy widziałem sztukę kantora na żywo? No. Tak. No przecież brałem udział w tych sztukach, jak mówił. Pytanie z Facebooka. Oczywiście jako drugiej klasy statysta, no ale byłem sadykiem. Dobrze, dziękuję. No, widziałem większe sztuk, tak, tak. Większe sztuk widziałem kantora, tak. No, to była wielka rzecz. Wtedy właściwie chodziło się głównie, no, przyznam się szczerze, że jestem trochę skażony tym, bo nie jestem w stanie zaakceptować bardzo często współczesnego teatru, ponieważ no, wychowałem się na kantorze i Grotowskim, a nawet na Jareckim, szewcy Jareckiego, więc no, przyznam się, że jak byłem na Bziku Tropikalnym, to mi się to bardzo nie podobało. I po pierwszym akcie wyszedłem, zresztą moja żona też. A druga rzecz, też chcę powiedzieć, że ja chodziłem po tej wystawie. Do mikrofonu. A przepraszam, muszę powiedzieć, że byłem z tego pokolenia, gdzie mogliśmy oglądać i Kantora, i Grotowskiego, więc w dzisiejszych czasach mało mi się jest w stanie coś spodobać, bo to już był tak wielki poziom. I no jeszcze był świetny Helmut Kaiser, Jarowski, Szajna. Szajna też się zresztą Witkacym zajmował, ale nagle się mówi o tym, że on go nie zrozumiał i go wykorzystywał. Bardzo nam się podobało szewcy Jarockiego, natomiast dzisiejsze inscenizacje mi się nie podobają. Byłem z moją żoną na Bziku Tropikalnym i wyszliśmy po pierwszym akcie. To jest naprawdę wielka sztuka, żeby grać Witkacego, bo można to no, bardzo łatwo spieprzyć, za przeproszeniem. Druga sprawa, jaką chciałem powiedzieć, że jak chodziłem po tej wystawie, to taki trochę byłem zarozumiały przy tych tłumach, bo ja sobie myślę, co oni wiedzą. Ja te wszystkie wizje, to ja widziałem na własne oczy te potworki powykręcane. Ja mam pytanie, mogę? Ja może podejdę. Nie, ja powiem, pan będzie słyszał. To, ale to może... Jak kantor reżyserował te spektakle? Jak reżyserował? No kantor twierdził, że on robił coś podobnego jak Witkacy, bo mianowicie on traktował aktorów i publiczność jakby był dyrygentem orkiestry. On właściwie starał się wchodzić w interakcję. Za każdym razem to było coś innego. Każdy spektakl był trochę inny. I on, no to było takie trochę jakby żywa rzeźba właściwie. Te aktorzy to były manekiny takie, albo chodzące automaty. On ich mówił, tu się zatrzymaj, tu wejdź, teraz ty wejdź, teraz ty przejdź. I to było naprawdę, naprawdę, no oglądanie samego jego już było interesujące. Poza tym on miał słynne numery, że on potrafił wpaść w szał i opieprzyć kogoś, zawsze miał jakąś ofiarę. I potrafi jakiegoś fotografa wyzywać albo kogoś z publiczności. Dobrze, no, a jak reżyserował i to trzeba było te mechanizmy zapamiętać, prawda? Przecież musieli to wykonać, czy za każdym razem była improwizacja? Nie, to nie była improwizacja, to była pewna kanwa, która, no, którą on potrafił zmieniać. On czuł fluidy publiczności i starał się jakoś tym dyrygować. No zresztą taka była filozofia tych wszystkich teatrów awangardowych wówczas, tych Breton Puppet, Living Theatre, teatr japońskie, które przyjeżdżały do nas, one wszystkie nawiązywały kontakt z publicznością. Słynny Zuzak, którego wymieniłem, robił takie numery, że na przykład wchodził do baru mlecznego i związywał te kelnerki, kucharki niciami. I wszyscy byliśmy połączeni niciami. No takie, albo były koncerty słynnej grupy w składzie, gdzie się niciami łączyło z publicznością i to było wszystko taką magmą. Tego typu eksperymenty. Dzisiaj już tego nie ma. A może jest, bo ja o tym nie wiem. Nie ma. Dzięki. Znaczy, mi się dzisiaj wydaje, że wykonać jakiś performance, happening czy wygłup na przykład w Arkadii jest bardziej trudno, bo za chwilę zwalą się ochroniarze i cię wyrzucą, niż w komunie, bo w komunie coś takiego się robiło i ci wszyscy ludzie nie wiedzieli dokładnie, o co chodzi. Może lepiej tego nie ruszać.
Znaczy, taki był słynny performer, który, bo ta szkoła właściwie tych performerów, tych hipisów była liczna, była taka słynna postać Orłowski, Jarek Orzeł, który robił takie numery na przykład, że jak przyleciał papież, on sobie założył na głowę taką czapkę ze śmigłem i wszedł tam na lotnisko i chodził i nikt go nie tykał, bo ochrona rządu myślała, że on jest od papieża, a ci od papieża myślą, że on jest od rządu. I taki wariat tam chodził 2 godziny. Więc wtedy się wszyscy się kogoś tam bali, prawda? A dzisiaj to przychodzi ochroniarz i najważniejsze jest, żeby ludziom nie przeszkodzić w kupowaniu. Więc no, kapitalizm ma ten jednak, no tamten ten system też był okropny, prawda? Ale w tamtym systemie ogromna była ilość dziwaków i frików. A w tym są, niestety nastąpiło to, co Witkiewicz przypowiedział, to zglajszaktowanie, automatyzacja, konsumpcjonizm skrajny, wyciszenie wszystkich metafizycznych emocji poprzez antydepresanty. I właściwie już nie ma takiej prowokacji, czegoś takiego, które by nas z tego snu wytrąciło na dłużej, czy w ogóle nas wytrąciło. Dlatego między innymi popełnił samobójstwo, bo wiedział, dokąd zmierza świat. No to co Welbeck pisze po swoich... No właśnie. No właśnie, bo to wszystko, co pan teraz mówi, o tej technologizacji życia i tym automatycznym... Znaczy, poszliśmy jeszcze dalej, bo automatyzacja, technologizacja, to była pierwsza faza. W tej chwili żeśmy już weszli w sferę informatyzacji, wirtualizacji rzeczywistości, całkowitego rozproszenia, momentowności istnienia, prawda, zrywania jakiegokolwiek procesu, rozbicia tożsamości, no to o czym nawet Witkacemu się nie śniło, czy Heideggerowi nastąpiło. Więc to się pogłębia, coraz bardziej pogłębia, zmierza to w coś takiego, co Heidegger nazwał bezświeciem. Gdzie właściwie już nie ma świata, tylko są jakieś... atomy i kwarki. Tak. Dziękuję. To ja teraz przeczytam może takie 2 pytania, które są dotyczą książki. Tutaj pytanie, czy dobrze zrozumiałam, że będzie 2. wydanie Encyklopedii Polskiej Psychodelii. To... Tak, polecam, ponieważ 1. wydanie wyszło w bardzo małym nakładzie. I tu właśnie od razu jeszcze do tego nawiązuje 2. pytanie, czy w 2. części Psychodelii, czyli rozumiem w 2. wydaniu, będzie coś o Witkacym? Proszę coś więcej powiedzieć o swojej nowej książce, czemu 1. książka nie ma wznowienia, no, ale to... Jeszcze mogę powiedzieć, że ważna dla hipisów jeszcze była grupa Mirona Białoszewskiego, no ponieważ on też miał swoje odloty, leciał na kodeinie. Była też tak słynna grupa Herbaciana w Kobyłce poetów, którzy... Znaczy, może się wydawać, że ja tutaj zbyt duży nacisk składę na używki, ale to jest ważne, bo jeżeli hipisi amerykańscy odnosili się do Beat Generation, no Beat Generation eksperymentowało z używkami, nie tylko z alkoholem. A polscy hipisi, no do kogo się mogli odnieść? Do pokolenia pięknych 20-letnich, prawda? Czyli Kłasko, Bereza, może Wojaczek, no ale tam królowała woda. Oczywiście Henryk Bereza, krytyk literacki, który się przyjaźnił z Chłasko, kochał się w nim. Jak przeczytał moją książkę o hipisach, mówi, no Kamil, myśmy to samo robili. No tak, ale jest różnica, czy przeżyć metafizycznych szuka się po pół litrze w melinie pijackiej, czy po peyotu, czy LSD, czy w czasie jakiegoś fajnego performansu. Bo ich szukanie metafizyki polegało na tym, że Chłasko dawał komuś mordę na zabawie i tyle. No. Czy jakieś pytanie z sali? Ja bym była bardzo ciekawa, zastanawiam się, czy mógłby pan troszeczkę rozwinąć tę myśl na temat pewnej zbieżności twórczości Witkacego z filozofią Heideggera. To bardzo interesująca myśl. No to właściwie no był taki... ta myśl Heideggera, ona nie wyrosła z niczego, no był Sprengler, prawda, który przewidywał schyłek Zachodu, no Heidegger uważał, że ta metafizyka europejska właśnie dąży do takiego potwornego uprzedmiotowienia świata i człowieka, no nazywał świat zestawem,
a człowieka nazywał jakimś manipulatorem składu, że właściwie redukuje się rzeczywistość do, no, do takich układów, gdzie coraz jest świata i człowieka, no, że, no, żeby tak obrazowo powiedzieć, że powiedzmy rzeka Ren nie jest już piękną rzeką, którą malują wielcy malarze, tylko napędza elektrownię, prawda, więc że świat właściwie już zostaje sprowadzony tylko do funkcji, prawda, wszystko staje się funkcją, wszystko staje się narzędziem i no, nie ma tego, Heidegger by powiedział, tego przebicia się prawdy, aletheia, tego wydobycia się z aletheia, to jest to nieskrytość, prawda, no, a Witkiewicz powiedziałby, że to są te uczucie dziwności, prawda? Dziwności. Oczywiście wiadomo jest, że człowiek potrzebuje tego uczucia dziwności i daje mu się takie surogaty tej dziwności w postaci horrorów, prawda? Bo to też, zresztą Witkiewicz mówił, dlaczego ta jego sztuka jest taka zdeformowana, jest taka nieharmonijna i jest taka agresywna. Bo powiedział, że czasy są już takie, że żeby uzyskać ten metafizyczny efekt, ta ekspresja musi być o wiele silniejsza, prawda, niż Kaplica Sykstyńska, prawda, bo harmonijna i piękna, bo wtedy ludzie żyli wolno, kontemplowali świat, rzeczywistość i mogli się cieszyć harmonią. A w tym świecie, który zmierza już do degeneracji, Witkiewicz też musi, artysta musi zaproponować tę czystą formę. Przy czym tu jest jeszcze jedna pułapka, na którą chciałem zwrócić uwagę. Mianowicie taka, że wielu tych hipizujących artystów, czy artyzujących hipisów padli ofiarą tego, że właśnie tej koncepcji czystej formy, że sztuka jest sztuką dla siebie i w związku z tym należy się tylko skoncentrować na szukaniu tej formy. Natomiast prym w sztuce wzięła sztuka konceptualna, sztuka kontekstualna i sztuka krytyczna, która całkowicie wymiotła tych artystów, powiedziałbym w cudzysłowie metafizyczny, prawda? Czy to będzie realizm magiczny, czy surrealizm. Jest w tej chwili pewien nawrót do takiej sztuki, no ale powiedzmy 90. lata i początek 2000. całkowicie zdominowała sztuka krytyczna i konceptualna. Ja może a propos tej zdrady, której dopuściliśmy się na Witkacym jako kuratorzy. No bo chciałbym trochę jakby się wytłumaczyć z tego, dlaczego łączymy obrazy Witkacego z określonymi pojęciami, bo przede wszystkim dlatego, że on sam to robi. To znaczy, jeżeli nadaje swojej kompozycji tytuł Antares w Skorpionie, no to wiadomo, czy Bliźniacy, no to wiadomo, że ten obraz odnosi się... To była taka prowokacja z mojej strony oczywiście. Nie był konsekwentny, no. Niekonsekwencja też należała do jego amplua, można powiedzieć. Być może w pewnym stopniu. Jeszcze dodam ten, bo to nie tylko w tych obrazach, ale na przykład w tych rozbudowanych kompozycjach są odniesienia do historii sztuki, do malarstwa barokowego, do pewnych takich motywów jak tworzenie świata chociażby. Więc on dopuszczał tak zwane treści nieistotne w budowaniu czystej formy. I my, myśląc o tej wystawie, zastanawialiśmy nad tym, czy pewne pojęcia, na przykład wzięte z jego filozofii, nie dałoby się jakby zastosować jako rodzaju takich napięć kierunkowych, które wydobywają pewne treści dodatkowe jakby z tych obrazów. Więc to jest taki swoisty eksperyment z naszej strony i oczywiście pewna taka propozycja dla publiczności, nowego odczytania. Nie twierdzimy, że to jest jakby właściwe odczytanie, ale no, chcemy zainicjować rozmowę na ten temat. Mnie się bardzo podobały te teksty, bardzo mi pomogły. Przy czym jeszcze chciałem powiedzieć ciekawy fenomen, że tu w tym muzeum była wystawa Witkiewicza. Kiedy ona była, ta poprzednia? Ile to było lat temu? Kilkanaście lat temu. 80. Ile? To był przełom. Ile lat temu? 30. Ja byłem na tej wystawie i wówczas miałem takie bardzo silne odczucie, że Witkiewicz jest całkowicie passé. Że to już jest ta sztuka, ona w ogóle nie ma żadnego znaczenia, że to już... No to ja go krytykowano w latach 20, że jest jakieś wygłupy i tak dalej. A dzisiaj, teraz zobaczyłem tę wystawę, stwierdziłem, że to nie jest passé, że ona, że ta sztuka z powrotem wspaniale działa, oddziaływuje i
być może znajdujemy się w podobnym okresie dziejowym, jak on się zajmował przed II wojną światową. No ja chciałbym tutaj krakać, no ale silnie czułem, że ta sztuka jest bardzo ważna i że może wielu ludziom coś powiedzieć i też widziałem te tłumy, które zafascynowane to oglądały, prawda? Ta deformacja człowieka, jaką wydobywał z człowieka te słynne portrety C i D, tak? Że on mógł wydobywać z człowieka te jego demoniczne aspekty i to jego zwierzęcość i to jego zwyrodnienie. No, coraz więcej z człowieka wyłazi bydlaka, można powiedzieć, a z Polaka trochę też wyłazi bydlaka aktualnie. No, ci, którzy widzą, co się dzieje, to czegoś takiego nie było, muszę powiedzieć, jak co się dzieje teraz. No, jesteśmy trochę zaszokowani tym, co się dzieje. Więc Witkiewicz znowu jest aktualny. I Nietzsche miał rację, że wszystko zależy od perspektywy. Chciałam się upewnić, czy ja dobrze zrozumiałam, że hipisi w Polsce pojawili się w zasadzie w sposób niezależny od tego, co działo się w Stanach. Nie wiem, czy to Pani powtórzył, ja, to jest takie dudnienie, że ja nic nie słyszę. Nie bez tego, bez mikrofonu. A to może ja powiem po prostu. Czy dobrze zrozumiałam, że hipisi w Polsce urodzili się niezależnie od tego, co działo się w Stanach Zjednoczonych? Powstali jako samorodek, samoistnie, nie wiedzieli nic o hipisach, no bo nie było internetu, informacji, prasa o tym nie pisała. Spotykali się długowłosi ludzie, założyli komunę, głosili miłość, zajmowali się sztuką i raptem przeczytali w magazynie Forum, który już wówczas wychodził, że w Stanach Zjednoczonych są tacy hipisi. Ale później oczywiście tamci hipisi na tych późniejszych hipisów zaczęli oddziaływać, ale pierwotnie no, taki był fakt po prostu. A jak to w czasie wygląda? Hipisi w Polsce, hipisi w Stanach? No, hipisi w Polsce, pierwsze takie osoby były w 1967 roku. W Stanach Zjednoczonych no, było to wcześniej, no, bo najpierw był ten ruch Beat Generation, który się przekształcał w ten ruch hipisowski, więc tak no powiedzmy już w 65, 6, 7 roku można mieć, że już byli hipisi, prawda? Nie, nie wiem, czy używać tego. Chcę używać? Nie. Ja chciałam tylko na szybciutko wrócić do Wytowskiego, bo jak pan powiedział, że próbował wystawić Witkiewicza, mu się to nie udało. Czy może coś pan o tym powiedzieć więcej? Bo czy jest jakieś takie głębsze pytanie, czy ta metafizyczność Witkiewiczego w jakimś sensie nie pasuje do Witkiewiczego? No nie pasuje, ale no chciał wystawić bardzo na Wawelu Szewców i później też drugi. No chciał, ale mu to nie wyszło. Nie pasuje. No, mi się wydaje, że no bo czy książę niezłomny Calderona pasuje? No, Grotowski go tak zrobił, że pasował. Więc ja mi się wydaje, że Witkiewicza też by zrobił po swojemu. No i to na pewno byłoby fascynujące. Tak mi się wydaje. No nie będę spekulował, bo tak zawładł naszą recepcją Witkiewicza Kantor, prawda? Który obsesyjnie uwielbiał po prostu Witkiewicza. Uważał go za prekursora wszystkiego właściwie. No. Nawet Informelu, Teatru Absurdu, Teatru Śmierci. Przecież Ionesco był dopiero później. No, powiedzmy, Arto był trochę, być może też trochę później właściwie, więc no, Witkiewicz był absolutnym geniuszem. Był prorokiem, przewidywał. No, był po prostu skarbem. No, jak to bywa w Polsce, skarb nie miał z czego żyć. No. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie? Ja chciałam zadać pytanie o Mariusza Tchorka. Tak. Czy no, w kontekście Witkacego, czy można go jakoś osadzić? Ja tak szczególnie nie znam tej postaci. Wiem, że on był znanym bardzo teoretykiem w grupie Foksal. Przyjaźnił się z Henrykiem Starzewskim, no i on też wspierał hipisów w ich działalności. Udzielał im schronienia, dawał im mieszkanie i no, był świadkiem tych eksperymentów w komunie w Żarowie w 1968 roku. Tylko tyle. Natomiast jest to postać trochę zapomniana.
On się zajmował też teorią muzyki. No, trzeba powiedzieć, że hipisi, a, bardzo ciekawe, o czym nie powiedziałem, ale to, co różni bardzo hipisów od Witkacego, on się w ogóle nie zajmował muzyką. Na początku twierdził, że jest w ogóle głuchy, później przy pomocy jakichś skomplikowanych ćwiczeń wyrobił sobie słuch. No, jedyne, co możemy powiedzieć, że fascynował się Szymanowskim, przyjaźnił się i fascynował się Szymanowskim. Natomiast hipisi bardzo się interesowali muzyką i to nie tylko rockową, ale też w Polsce muzyką eksperymentalną. Chodzili na koncerty warszawskie jesieni regularnie. Ta słynna grupa w składzie występowała też na koncertach towarzyszących warszawskiej jesieni. I... no. A a propos muzyki rockowej, taka postać jak Piotr Marek, znaczy jego muzyka, jego malarstwo, jak się... Piotr Marek, no, też właśnie powinienem o nim powiedzieć, ale wydawało mi się, że nie mogę mówić o wszystkim. No, Piotr Marek też należał do kręgu Niemczyka i też był, przy czym Piotr Marek to był taki odpowiednik Franka Zappy, amerykańskiego muzyka, który był niby hipisem, ale się naśmiewał z hipisów. I Marek to był taki szyderca, on się też z tych hipisów wyśmiewał, ale był bardzo utalentowanym malarzem, był performerem, robił wspaniałe performanse, wygłupy, no, na granicy szaleństwa, pisał świetne teksty. Kora zaśpiewała jego teksty na płycie Bella Pupa. Wspaniała postać. On miał taki słynny zespół Dupont. No, robili jakieś super numery, ukradł sutannę księdzu, występował w tej sutannie. No, kompletne jakieś wariactwo. Natomiast słynna rzecz, jaką robił z Krzysztofem Niemczykiem, była kopulowanie kabaczka z dwóch stron i to było fotografowane. Naprawdę to było takie obrazoburcze, co oni robili. No i podejrzewam, że Służba Bezpieczeństwa miała świetną dokumentację, bo oni mogli wyprzedzić jednego nowojorskiego, ekstrawaganckiego awangardzistę w tych swoich działaniach, albo być, no, przynajmniej równolegle do tego, co robiła grupa Warhola. Bo naprawdę byli bardzo ekstremalni w tej swojej wolności artystycznej. No, jako ciekawostkę mogę też, ciekawostkę właściwie mogę powiedzieć, że moja żona Kora występowała w Mątwie Witkacego. Był taki włoski reżyser, pan Pinelli, pan Piczelli, zapomniałem, jak się nazywał, takie nazwisko miał. I on zaprosił Teatr Stary na festiwal Spoleto we Włoszech i Kora tam, Bińczycki grał papieża w Mątwie, a Kora fotel taki, ten inwalidzki z tym papieżem przesuwał. Zresztą dzisiaj Franciszek też jest w takim fotelu. I po prostu Kora, było tych kilka spektakli, jej się bardzo nudziło i za każdym razem wyprawiał jakieś straszne numery z tym papieżem. I ten reżyser włoski po prostu był na nią wściekły i powiedział, że nigdy jej już nie pozwoli, żeby zagrała w jakiejś jego sztuce. Natomiast ja sam się też mogę pochwalić próbą wygłupu, która o dziwo nie została zarejestrowana. Ktoś podobno zrobił zdjęcia. Mianowicie jak tutaj obejmowała rządy pani Morawińska, był prezydent Komorowski. Ja wyjąłem z takiej szklanej szafy eksponat muzealny mundur żołnierza polskiego z 20 roku. Założyłem to i chodziłem za Komorowskim w tym mundurze. I nikt kompletnie na tym nie zwrócił uwagi. Ja chciałem zapytać, czy chodząc po wystawie można przyporządkować obrazy do specyfików, które były przyjmowane? Czy to jest widoczne na przykład? Na przykład mówisz o Witkacym? Tak. No to przecież on na każdym obrazie pisał co i czy pisko... Ale czy to widać po prostu? Powiem szczerze, że to jest trochę podstawowe. Bo jego obrazy przed używkami i po używkach są bardzo podobne. Podobnym artystą tego typu jest Jan Jakub Ziółkowski, wspaniały polski malarz, który jego, to opisuje w tej mojej książce. Ja się go pytałem, czy ty coś brałeś? No powiedział, nie, nic nie brałem. A za jakieś dwa lata powiedział, no ponieważ wszyscy myślą, że brałem, to zacząłem brać. Mamy pytania, ale to już chyba no, zupełnie inne spotkanie, bo jest prośba o rozszyfrowanie wszystkich skrótów na rysunkach i obrazach. Myślę, że to nie jest miejsce i czas na tak obszerne pewnie rozkminki.
I jeszcze jest pytanie, czemu służyć miała sztuka? Miała tylko wywoływać dreszcze? To nie wiem, czy... Nie zrozumiałem w ogóle. Czemu? Właśnie, no takie pytanie, ale to chyba już tutaj pozostawię, bo ja też tego tak nie rozumiem. W każdym razie, to czy ktoś z Państwa z sali ma pytanie? Może? Chyba już nie ma. To ja bardzo dziękuję tutaj w imieniu muzeum za bardzo fascynującą opowieść.